Hej, hej, witajcie! Dzisiaj mamy kolejną strzelawkę o tytule Battle Garega, wydaną przez firmę Rising ING. Gra została wydana w 96 roku, o ile dobrze zobaczyłem. A o co w niej chodzi? No to tak jak we wszystkich strzelawkach, po prostu mamy strzelać we wszystko, co się rusza, może w ten sposób. Tak, 96 rok. Wrzucamy sobie trzy żetoniki, trzy kredyciki i rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Wybór, czym chcemy lecieć. No nie będzie to w naszym wypadku może to cudo. No i lecimy. Ale to było oczywiste. Mamy jakieś, tak, mamy tutaj też bomby. O! Tam sobie poleciał już. Nie wiem, czy jest kontynuacja, czy nie, ale się tylko przekonamy. No i znowu się zrobił niestety. To jest jedna bomba. Druga. Wielomi są te posłuchajcie. Z tego co widzę. O. No niestety. Jest kontynuacja, bardzo dobrze. Ładnie. Oj. Ładnie. Aha, kolejna plansza, dobrze. Oj. Nie poszczęściło mi się tym razem. A jednocześnie trzeba unikać świadania pocisku. No i to już. Muzyczka fajna, graficzka też niezła. O, dobra, wyrzucamy, słuchajcie, 10 żetonów wrzucamy, nie wiem, ile mi się udało wrzucić. Teraz straciłem jeden kredyt. Oj, nie dobrze. Patrzcie, jak mi kurczę tutaj na
parzą na mnie ilością pocisków. No dobra. Przebrnęliśmy. Oj. No. Oj. Niestety. Oj, znowuż niestety. Zebrać. Czy wszystkie to nie wiem, ale na pewno większość. No, co zaczyna się nowego dziać. No i kolejna plansza. Teraz.
wspólnej chwili jeszcze raz próbujemy to kontynuować. Proszę, że to nie dodałem. Łowierka jest faktycznie wciągająca, słuchajcie. Uff, przeszedłem. No niestety, to był ostatni kredycik, więcej nie mamy. Zobaczymy, czy będzie wpis, słuchajcie. Trudno, jeżeli się dalej. Dzięki w takim razie, żeście dotrwali do końca. Zapraszam do kolejnego mojego filmu. Zapraszam również do subskrypcji kanału i wyrażania swoich opinii w komentarzach. Dziękuję, pozdrawiam, do kolejnego odcinka. Cześć!